W wiedeńskiej bibliotece młodopolski poeta Zenon Przesmycki odkrył tomik wierszy Norwida, wydany w 1863 roku w Lipsku. Brak pieniędzy oraz uzależnienie od alkoholu i postępująca choroba uniemożliwiały mu samodzielną egzystencję. Norwid został przyjęty do zakładu świętego Kazimierza, przeznaczonego dla sierot i weteranów. Tam też 23 maja 1883 roku zmarł, opuszczony i zapomniany. Opiekujące się nim siostry zakonne spaliły pozostałe zapiski.